Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Jak zdążyliście już zauważyć, nie jestem dzisiaj sama. Jestem z gościem specjalnym, którym jest mój mąż, który to tworzy Cukier Puder wraz ze mną, bo jest odpowiedzialny wbrew pozorom za bardzo, 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 bardzo wiele spraw. Jeżeli jesteście ciekawi, jakich spraw, jak wygląda nasza wspólna praca, jak wygląda może nasz wspólny dzień, to piszcie w komentarzach, nagramy dla Was może takiego vloga. Może, a mogę się przywitać? Tak. Cześć! Witam cukrowo-pudrową rodzinkę. I dzisiaj będzie ciężki temat. Bardzo ciężki kalibr. No bardzo, bardzo ciężki, dlatego mamy tutaj ściągę. Małą ściągę, bo... No robi się gorąco, jak się myśli o tym. Jacy ludzie potrafią być przyjemni? Dokładnie. I jest tu wiele kwestii, których nie możemy pominąć, które muszą zostać poruszone, dlatego też będziemy się posiłkować scenariuszem. Lecimy z tematem. To o czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek będzie o hejcie, stalkerach, o bardzo nieprzyjemnych sprawach, które mają miejsce w internecie, w życiu codziennym. I trzeba o tym po prostu mówić. Nie można się bać, trzeba sygnalizować ten problem. Mhm. To co, teraz czas na najtrudniejsze pytanie? Tak. To ile masz lat? Pewnie daliście się nabrać, że to jest to pytanie, które mnie bardzo irytuje. Nie irytuje mnie, ale może wywołuje uśmiech na mojej twarzy. No dużo osób się o to pyta. Bardzo dużo osób się o to pyta i właśnie, tak z ciekawości, kiedyś wpisałam w Google cukier puder, Klaudia cukier puder, wyskakuje w pierwszej kolejności Klaudia cukier puder wiek. Także wiele osób wyszukuje w Google'ach, ile mam lat i nie będę Was dłużej trzymać w niepewności. Mam 27 lat. Nie wygląda. Nie, nie wyglądam, ale mam. Ale wszystko jest w porządku, jesteśmy małżeństwem, wszystko jest legalnie. Tak, 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 dokładnie. To co, no to teraz takie pytanie, którego nie lubisz. Szarek się siłuje z workiem tego, żwiru, tylko także, żeby go nie wysypał, ale... Także niech Was nie zmylą te dzikie dźwięki. Dobra, wracając do tematu, bo nie przedłużajmy, bo oni nie będą chcieli oglądać 15-20 minut filmu. Mam nadzieję, że już to powiedziałaś. To jest pytanie, którego Klaudia nienawidzi po prostu. Nie znosi, nienawidzi i ono pada pod każdym filmem chyba. To jest takie pytanie i stwierdzenie zarazem, a mianowicie jesteś taka śliczna, po co się malujesz? No to po co się malujesz? Po co się maluję? Moi drodzy, po co ja się maluję? Maluję się dlatego, że jest to moja pasja, moja praca, moje całe życie, a oprócz tego, że jest to moja pasja, to jest to coś tak wspaniałego, co wywołuje u mnie bardzo pozytywne emocje, pobudza mój rozwój, ale także sprawia, że jestem szczęśliwa po prostu, bo przez makijaż podbudowałam swoją wartość, bo dzięki temu, że makijaż pojawił się w moim życiu, dowiedziałam się, że coś potrafię, że jestem w czymś dobra, a dzięki temu makijażowi mogę nawet sprawiać komuś przyjemność. I to jest chyba cudowne, bo nie można mieć w życiu nic piękniejszego niż pracę, która Cię spełnia i która sprawia, że jesteś szczęśliwy i jeszcze dajesz to szczęście innym, wywołujesz uśmiechy na twarzach innych ludzi. No to racja, ale raczej pozwala Ci się spełniać niż spełnia Ciebie. No tak. Tak, tak, tak. Tak. A ja dodam tylko od siebie, że bardzo lubię, jak Klaudia kończy makijaż i słyszę później, jak pani w lusterku się widzi pierwszy raz. Jest taki, to ja? Boże, 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 Bożenko, jaka jestem piękna. No i tutaj też taka kwestia, że na sobie najpierw zawsze testuję produkty. Nie mogłabym ich testować na moich klientkach. Poza tym daję Wam inspiracje. Prowadzę kanał na YouTubie, prowadzę Instagram. Wszędzie przejawia się makijaż. Nie mam kanału kulinarnego. Mhm. No jest jeszcze taka jedna rzecz. No? Za każdym razem, jak Klaudia chce iść do sklepu, no to mówi, to jest że to idzie kupić rzeczy wymówka. do nagrywania do pracy, filmu. Do firmy. Także wiecie. Albo tam, tak. Tak, to dużo mogę testuje. Mogę się w ten sposób tłumaczyć i to jest najlepsze tłumaczenie. Dużo wydaje. Ale makarę musi brać fakturę za każdym razem. A bardzo nie tego lubi. Nie lubię, że długo na nią czekać. Dobra, lecimy dalej.
No i teraz ten mega trudny temat. Mega trudny i nieprzyjemny temat. Coś, co nas spotkało, zaczęło się. Rok temu około? No, jakiś rok temu. W okolicach ślubu. I zaczęło się tak niewinnie, bo kanał był jeszcze mały. W sumie to nie wiem, czy miał wtedy około 1000 subskrybentów. No, myślę, że coś koło tego. Może nawet nie miał. Pojawiały się filmy, a pod filmami, zanim w ogóle ktoś zdążył obejrzeć cały filmik, który tam trwał kilkanaście minut. Pierwsze sekundy. I raz, dwa, trzy, kciuki w dół. Kciuki w dół. O, od tego się zaczęło? No cóż, no okej, no dobra, komuś się nie podoba, że publikujemy. To jest do przeżycia. No i przebrnęliśmy przez to i zignorowaliśmy w sumie ten fakt. Chociaż trochę to było zabawne, że film się pojawiał i raz, dwa, trzy. A, tak w ogóle, to mój debiut, więc bądźcie wyrozumiali, zwłaszcza, że zerkam sobie w ten ekranik po prawej stronie. Teraz widzisz, jak ja mam trudno. Jest to trudne. Ale do ogarnięcia. Mm-hmm. Dobra. Stalker. Mamy stalkera. Mm-hmm. Nie wiemy, kim on jest. Domyślamy się, ale nie wiemy do końca. To już wyjaśni. Odpowiedni organ. Tak, to myślę, że policja się tym zajmie. I jak to się objawia w ogóle? Zaczęło się od kciuków. Objawia się tak, że dowiedzieliśmy się. W sumie może nie dowiedzieliśmy się tak. Dowiedzieliśmy się od naszego stalkera, że mamy stalkera. Będąc na wakacjach. No tak. Będąc na... Wyjechaliśmy sobie na weekend. Mieliśmy odpocząć. I zaczęliśmy dostawać ciekawe wiadomości. Gdy zignorowaliśmy te wiadomości... Bo tak nam się wydawało, że ignorowanie takiej osoby... O, przerywnik. Że ignorowanie takiej osoby jest najlepszą taktyką i najlepszym sposobem. Tak, nie karmić trolla. Dokładnie. Tak. Okazało się, że rozjuszyliśmy tak, tego stalkera i postanowił wypisywać pod postami na Instagramie, na Facebooku, na Facebooku, tak, z którym zaczęliśmy akurat współpracę. Pod moimi filmami szczególnie, no tylko pod moimi filmami, różne obraźliwe rzeczy, które miały sprawić mi przykrość. I które też chyba miały sprawić, że przestanę to robić, że przestanę nagrywać, że nie wiem, tak, gdzieś tam zwinę się w kulkę i schowam się w kącie. No i będziesz płakać. I będę płakać. No to generalnie nawet to było w treści tych wiadomości, tak. Dokładnie. Że tupanie nóżkami i w ogóle najlepiej tak. Przestań żyć i przestań się wysługiwać swoim mężem. A myślę, że fajnie jest mieć kogoś, kto wspiera i w takiej sytuacji pomaga, tak? Tak. W końcu jesteśmy parą. Więc i teamem. Sobie, i teamem, tak, drużyną. I w życiu, i w pracy. Więc wspieramy się i sobie pomagamy. I tu się zaczyna właśnie to zatruwanie życia. Zaczęło się niewinnie, stwierdziliśmy okej, okay, może temat ucichnie. Tak. Odpisaliśmy, zablokowaliśmy po powrocie z wakacji, zablokowaliśmy tej osobie dostęp na Facebooku, na Instagramie, wszędzie. I jeszcze bardziej ją sprowokowaliśmy. Niestety. I zaczęło się wypisywanie po znajomych. Doszliśmy do tego, że śledzi oczywiście z innego konta, no bo Instagram to umożliwia, Facebook też. Że jest wszystko. Na bieżąco z naszym życiem, z wszystko, wszystkim, wszystko. Dosłownie z wszystkim, więc to zaczęło mnie już trochę przerażać. No... Bo ja jestem facetem, więc podchodzę do tego trochę inaczej, ale jak rozmawialiśmy ogólnie w gronie damskim, no to pojawiały się takie obawy, że co ta osoba może zrobić dalej, tak? Że ona się nie poddaje, zdolna. Po co ona w ogóle to robi. Skoro tyle swojego życia, tyle czasu jest w stanie poświęcić nam, tak. Na ciągłe szpiegowanie, sprawdzanie, co tam robimy. Co się dzieje, i tak. Po prostu na bieżąco ze wszystkim musiała być. Miarka się przebrała już w pewnym momencie. No Miarka się przebrała ostatnio. Tak. Czyli dopiero po w zasadzie prawie roku. Minął rok i zaczęło się wypisywanie do znajomych, do bliskich nam osób. Na nasz temat, właściwie na temat Klaudii. Tak, z wykorzystaniem moich zdjęć, z różnymi znowu nieprzyjemnymi tekstami na mój temat.
No i stwierdziliśmy, że tak tego nie można zostawić i trzeba też zacząć o tym głośno mówić, bo być może to nie jest tylko nasz problem, być może więcej osób ma ten problem i postanowiło tak jak my zignorować, ale to nie przyniosło takich skutków, jak się nam wydawało. No, zapomnieliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ze względu na to, że zablokowaliśmy tą osobę, to ona uaktywniła jeszcze swoich znajomych. Tak. Którzy też zaczęli do nas pisać. Dokładnie. Zapraszać do znajomych, żebyśmy odczytali wiadomości, które wpadają oczywiście do spamu, które bo ich nie znamy. Również nas obrażały. No, które nie były przyjemne. No ale cóż, jest to jakiś sposób, tak, jeżeli chcesz komuś zatruć życie, to możesz tak robić. Jeżeli nie masz nic ciekawszego do roboty, jeżeli jesteś nieszczęśliwy, masz i twoje nadmiar... życie, to masz nadmiar czasu, no my go nie mamy. Bo jakby ktoś sobie zastanowił się, jak wygląda życie, pewnie wiele osób sobie wyobraża, że skoro Klaudia maluje, to ona tylko macha pędzelkiem. Że to jest high life, że to jest lekka praca, nic nie robi, sama przyjemność. Nogi do góry i tak dalej, a ze względu na to, że działamy na wielu płaszczyznach. Tak, że ten oprócz makijażu współpracujemy z firmami, tak, różnymi, testujemy produkty, pomagamy z mediami społecznościowymi, ogólnie staramy się rozwijać i pomagać innym. Dokładnie. I dzięki temu zarabiać po prostu, tak? I też otaczamy się takimi ludźmi, którzy chcą pomagać i rozwijać się. No. Którzy cieszą się z sukcesów innych. Sukcesów innych, tak, tak. Którzy tak. dobrze innym życzą. Którzy, kibicują, tak. wspierają. I napędzamy się wzajemnie. I pozytywnie. Właśnie takie środowisko jest ważne, żeby się oderwać od ludzi toksycznych i zacząć się otaczać ludźmi, którzy mają swoje pasje, którzy się rozwijają, którzy nie narzekają, tylko jeśli jest coś złego w ich życiu, coś idzie nie po ich myśli, to robią wszystko, żeby to zmienić, żeby iść do przodu. No, to jest bardzo ważne. Także jeżeli macie wokół siebie ludzi, którzy tylko narzekają, to jest bardzo możemy delikatnie zasugerować, żeby uciekać. Ale to jest bardzo trudne, odciąć się od takiego środowiska, ale uwierzcie mi, warto. No, trzeba mieć impuls. Trzeba mieć w życiu impuls taki, w którym oderwiecie się od, no, od takich ludzi, iść do przodu. Do takich ludzi, którzy się rozwijają, chcą pracować, bo jeżeli zaczniecie żyć własnym życiem, nie życiem innych, ciągle patrzę w tamten ekran, więc wybaczcie. A mój mąż mi zawsze mówi, nie patrz w podgląd. Tak, nie patrz w podgląd, więc ja go ciach. O, już tam nie będę patrzył. Więc szukajcie sobie ludzi, którzy idą do przodu i, to jest i tak... idźcie razem z nimi. Mogę? Nie? Tam? Tak, coś ale... dodać? Możesz, tylko bo ty to jest taki monolog. Efekt, Boże, ludzi śniegowych, chciałam powiedzieć. Kuli śnieżnej. Czyli jak poznajecie takich ludzi, oni mają wokół siebie też takich ludzi i po prostu wasze grono znajomych, takich dobrych ludzi, którzy się wzajemnie motywują, po prostu się powiększa i powiększa. Tak, tak. Dobra rada. Tak. Dobrze, zablokowaliśmy ją, zaczęła wypisywać do znajomych, skoro ją zablokowaliśmy i co najważniejsze, no nie wytrzymaliśmy, tak? I temat poszedł dalej. Tak, osoby, które śledzą mnie na Instagramie powinny być na bieżąco, bo mówiłam o tym właśnie w Insta Stories i jeszcze chciałabym Wam przy tej okazji bardzo podziękować, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz dostałam tak wiele wiadomości i tak wiele wsparcia, wspaniałych słów, motywacji, także Instagram to jest też takie źródło po prostu wspaniałych ludzi, którzy sobie życzą dobrze i mimo tego, że jest ten hejt i są nieprzyjemne sytuacje, to jednak naprawdę bardzo wielki procent, zdecydowanie większość jest ludzi pozytywnych. Tak, ale słuchajcie, przy makijażowych filmikach też się nie krępujcie, piszcie. dobrze. Temat, bo ktoś może sobie pomyśleć teraz, ale wy olbrzymiacie. Ale my ogólnie hejt to nie jest problem. Komentarz jakiś na YouTubie, konstruktywna krytyka, wiadomość prywatna, że kurczę, może byś to zrobiła tak, a nie inaczej. Dużo kontrowersji wywołał filmik o podkładach, tak, że dlaczego tyle ciemniejszy, ale ciężko jest czasami coś pokazać, tak uzmysłowić, jeżeli tego się nie pokaże, tak wiecie, waląc młotkiem, dosłownie, żeby tego zapadło, nie robić, tak. Zapadło w pamięć. Bo celem jest, no, już Szarek ma swoją ulubioną to jest pozycję. Gwiazda.
na dwie gwiazdy i już się mruczando włączyło. Dobrze, bo cały czas odbiegam od tematu. To będzie chaotyczny film, wybaczcie, ale to przez mój debiut i przez Szarkę. Dobrze, mów, kochanie, dalej. Zgubiłem się, poczekaj. Aha, właśnie, pozytywny hejt, o ile można powiedzieć, że jest pozytywny hejt. Jeżeli komuś się coś nie podoba, napisze, co mu się nie podoba, to bierzemy to pod uwagę. Bo nie można tego ignorować, bo to pomaga się rozwijać. Staramy się iść do przodu, rozwijać kanał, więc takie konstruktywna krytyka, bo tak to trzeba ująć, jest bardzo cenna i bierzemy sobie ją do serca. Natomiast hejt, takie komentarze, które ewidentnie mają sprawić komuś przykrość, które obrażają, no to nie wiem, co to ma na celu. Natomiast jeśli to są jakieś komentarze, osoba napisze jeden taki komentarz, no nie widać, że tylko wpadła na kanał, typowy troll, nie wchodzi już więcej. No to ignoruj. Po prostu ignorujemy to. Wrzucił sobie, napisał. Nie ma to niech żadnego sobie znaczenia. Byle nie szedł dalej, nie śledził naszego dokładnie życia, tak. Nie wypisywał, nie zatruwał. Poza tym jesteśmy różni. Każdemu z nas co innego się podoba. To szczególnie jak dziewczyny nagrywają ulubieńców. Świat byłby nudny, gdyby wszystkim się podobało to samo. No nie ma takiej opcji. Poza tym wy dziewczyny to już w ogóle jesteście różne. Przy tych wszystkich kosmetykach każdemu pasuje co innego. Ja sama wiem zresztą, że są kanały, których nie lubię oglądać, które mi nie odpowiadają, bo jakoś mijają się z moją estetyką, z moim klimatem i ja po prostu nie ubliżam takim osobom, nie piszę im obraźliwych rzeczy, po prostu ich nie oglądam, bo ten czas poświęcam na kanały. Tego czasu mam naprawdę bardzo mało, więc on jest bardzo cenny i poświęcam go na kanały, które sprawiają mi przyjemność podczas oglądania, które mnie inspirują, które są w moim klimacie i wtedy po prostu tam się wyżywam i piszę, że mi się podoba. No tak, tak, bo to jest też, ja zauważyłem, że większość osób, które gdzieś tam pracują i są w stanie zrozumieć, o co chodzi, ile jest wysiłku związanego z produkcją treści, czyli chociażby filmów, one nie piszą negatywnych komentarzy. A jeśli piszą, to nie w sposób taki, wiecie, chamski, żeby komuś dowalić. Nie, tylko konstruktywnie. Tak, na zasadzie, kurczę, a może by to poprawić. Filmik super, ale nad tym można popracować. I to jest super komentarz. I na takie liczymy. No i w ogóle, gdy się żyje przy własnym samozatrudnieniu, to tryb pracy wygląda tak. To jest sen, praca, jedzenie, praca, sen. Tak. Jeszcze z przerwą na prysznic. Jeśli macie zaplanowany wolny dzień, to zazwyczaj odkładacie swój relaks i jednak bierzecie się do pracy, bo zależy wam na tym, żeby szło jak najlepiej i żeby były owoce tej waszej pracy. Także nie jest łatwo, nie jest lekko, ale daje to ogromną satysfakcję i każdemu z was życzę, żebyście znaleźli swoją pasję, swoje powołanie i żebyście się po prostu spełniali. Bo to jest najpiękniejsze. Tak jest. Róbcie to, co kochacie i zamieńcie to w pracę. Tak, ale fajnie, bo z filmiku o hejcie i stalkerach wychodzi pozytywny przekaz. Tak, pozytywne zakończenie. O to takie przyjemne. O to chodzi. No i co? No i to już chyba wszystko. Aha, nie wszystko. Nie? Bo chciałbym apel tutaj, chyba że ty wygłosisz, żeby byli z nami, właśnie pisali w komentarzach. To apeluj. Ja apeluję? Apeluj. To czekaj, zerkam w ściągę. Jak już wspomniałem, bądźcie z nami, z cukrowo-pudrową rodzinką. Komentujcie, podpowiadajcie, co możemy zmienić. Piszcie w komentarzach koniecznie, co chcielibyście zobaczyć. Jakie testy, a może nie testy, może więcej vlogów. Chociaż uwierzcie mi, przy tym jest dużo więcej pracy, więc ja wolę testy. Ale za to, jakie mu wychodzą super montaże. Ja wolę testy. Testy i makijaże. Jakie, co, z czym porównać, jakie hity wchodzą, tak. Co byście chętnie zobaczyli. Piszcie, bo ten kanał jest dla was. Tak, tak, a że Klaudia bardzo lubi uczyć i podobno jest w tym całkiem niezła, to piszcie, jakie elementy makijażu. Sprawiają wam trudność. Tak. Czego byście się chciały nauczyć z YouTube'a? Szarek, mam twoje włosy wszędzie. Także już chyba nie przeciągamy. Tak, to chyba wszystko. Wszystko powiedzieliśmy, co chcieliśmy. Mamy nadzieję, że film wam się podobał i będziecie klikać kciuki w górę, subskrybować kanał, żeby być na bieżąco, kliknąć dzwoneczek i widzimy się w kolejnym filmie, na pewno już dużo weselszym. I beze mnie. I bez niego. Tak, do zobaczenia. Chyba, że będziecie chcieli, to proszę bardzo. Nie chcecie. Pa! Pa.
co? Nie wiem, zobaczymy.